ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale ta mnie nie interesuje. Znam ją zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Czy śmierć przynosi spokój, czy cierpienie? Wolisz być nieznany, czy okryty złą sławą? Czy czujesz się zwycięzcą, gdy twoje słowa ranią? Czy weźmiesz coś, jeśli wiesz, że tego nie zwrócisz? Czy zdrada wynika z niewinności, czy niesprawiedliwości? Czy grzech rodzi się w sercu, czy w umyśle? Ethan, nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość.
syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Czad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko. Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Czad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Czad nie żyje. Wrona. Ethan. Tak nie można. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamę z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Uśpiony musi przestać śnić. Ethan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Ethana.